i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, trudne słowa Jezusa Chrystusa, które dzisiaj słyszymy. Wydawać by się mogło, że Jezus to jednak osoba pełna dobroci. I zazwyczaj tak go określamy, czy tak go przyjmujemy. A oto jednak za każdym razem, kiedy niemalże zwraca się do swoich słuchaczy, jednak za każdym razem dokłada jakiegoś wymagania. Nie jest tak, jak powiedzmy ze świętym Mikołajem albo kimś takim dobrym, kto się chce przymilić, więc sypie nam różnego rodzaju prezentami. Ale jest tak, że daje, ale jednocześnie czegoś oczekuje. Daje, ale sprawia, żeby ten podarunek przyniósł coś więcej. I nie dla niego, tylko dla nas. Nie dla niego, tylko dla nas. To wymaganie, które stawia Jezus Chrystus, ma na celu jeszcze bardziej uwydatnić i tak naprawdę pokazać naszą wartość. Żyjemy w czasach, gdzie tak naprawdę często spotyka się ludzi, którzy tracą wartość samych siebie. Którzy często podkreślają, czy zauważają, że tak na dobrą sprawę to niewiele w tym życiu osiągnąłem. Nawet jeżeli udaje mu się mieć pracę, czy szczęśliwą rodzinę, to nie do końca jest jakiś zadowolony. To też na pewno jest związane z rzeczywistością tego, czy jest on osobą głęboko wierzącą, czy nie, bo wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Ale kiedy tej wiary w sobie nie ma, no to niestety po prostu gdzieś też traci swoją wartość. I Jezus, stawiając wymagania swojemu rozmówcy, również i każdemu z nas, chce, aby ta wartość była jeszcze wyższa. Abyśmy jeszcze bardziej zrozumieli i przyjęli tą prawdę o tym, że naprawdę jesteśmy kimś ważnym dla samego Boga. A skoro jesteśmy kimś ważnym dla Niego, no to dlaczego, że tak powiem, źle o sobie myślimy? Gdzieś ostatnio wyczytałem jakieś takie krótkie zdanie. Nie myśl o sobie źle, bo to zrobią inni za ciebie doskonalej. Nie myśl o sobie źle, bo to inni zrobią za ciebie doskonale. Myśl o sobie pozytywnie, myśl o sobie dobrze, bo Bóg stworzył cię dobrym i doskonałym.
To, że w wyniku grzechu pierworodnego oddaliliśmy się od Boga, nie znaczy, że utraciliśmy wszystko. I nie znaczy, że na powrót nie możemy tego wszystkiego odzyskać, bo przecież Bóg zniweczył grzech poprzez śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Więc otwórzmy te serca i tą prawdę. I to, co dzisiaj też wypływa z Ewangelii, to ta piękna przypowieść o tym człowieku roztropnym, który buduje na skalę. To takie wołanie, na czym ja buduję to swoje codzienne życie. Pięknie, że jest nas tutaj spora liczba osób, chociaż zawsze można by było powiedzieć, że mogłoby być więcej. No ale mamy czas pandemii, więc mamy ograniczenia, więc no to możemy na to trochę zrzucić. Ale i to jest pewnego rodzaju dobrym świadectwem, że budujemy na dobrym fundamencie i dzień chcemy rozpocząć z Panem Bogiem, przyjmując Go do swojego serca w Eucharystii. Jestem święcie przekonany, że mimo pewnie różnych trudności, różnych sytuacji w tym dniu, to ten dzień uda się nam przeżyć w pełni szczęścia, radości, w tej obecności Pana Boga i Jego błogosławieństwie, Jego łasce. I to jest niewątpliwie ważne, dlatego warto budować na skalę, a tą skałą niech będzie Bóg. Niech On będzie naszym oparciem. Niech On będzie tym naszym fundamentem codzienności życia. Zobaczymy, że dom nasz nie runie, mimo tego, że będą przychodzić różnego rodzaju nawałnice. Każdy zaś, kto tych słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać do człowieka nierozsądnego, który dom swój zbudował na piasku. Słuchać, a nie wypełniać. Właśnie te wymagania, które stawia Panu. Dość często też się słyszy o tym właśnie, że w tej naszej wierze katolickiej mamy ciągłe zakazy. Ciągle nam czegoś zakazują. Inni są tacy nowocześni, wolnościowi. Ale mogą powiedzieć tylko i wyłącznie tak ci, którzy tak na dobrą sprawę nie mają dużej wiedzy na temat innych religii. Bo w każdej religii są nakazy. Ale to nie jest też tak, że te nakazy mają sprawiać z nas niewolników, że ja muszę to zrobić. Nie, ty niczego nie musisz zrobić. Ty powinieneś chcieć to zrobić. Jeżeli wsłuchujemy się w 10 Bożych przykazań, to ty powinieneś chcieć miłować Boga całym swoim sercem. Nie musisz Go miłować. Ale powinieneś pragnąć miłować Go całym sercem, całym umysłem. Ty powinieneś chcieć nie obrażać Boga, ani nie nadużywać Jego imienia. Powinieneś chcieć miłować swoich rodziców, szanować Dzień Święty. Powinieneś chcieć szanować drugiego człowieka, szanować jego własność, jego czystość, jego pragnienia. Ty powinieneś chcieć. Jako chrześcijanin nic nie musisz. Do niczego cię Bóg nie zobowiązuje. No nie zmusza. On tylko pragnie twojej miłości. A miłością wyrażamy właśnie naszą chęć bliskości z Panem Bogiem. I zrobimy wszystko, żeby z Nim być. Tak samo jak zrobimy wszystko, żeby być ze swoim dzieckiem, ze swoją ukochaną. Bo ich kochamy. To jest taki mały, można by było powiedzieć, obraz w stosunku do tej miłości, którą powinniśmy pałać do Boga, do Jezusa Chrystusa. Ale skoro potrafimy pragnąć miłości tutaj na ziemi, tej ludzkiej, do tych swoich najbliższych, do ukochanych, umiłowanych, to dlaczego nie mielibyśmy też miłować Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem? A jeżeli będziemy razem z Nim trwali, to tak jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, nasz dom nie runie, ale będzie się wznosił na większą chwałę Pana Boga. To świadectwo życia świętego Xawerego jest niesamowite.
Naprawdę, kiedy wsłuchujemy się, wczytujemy się w jego życiorys, to jakich wielkich rzeczy dokonywał wśród trudnej społeczności. Kiedy pojechał do Japonii, to nie było tak wcale łatwo nawrócić Japończyków na wiarę. Ale jednocześnie jak się ich już pochwyciło, jak zachwycił ich swoim przykładem życia i zaangażowania i wiary w Jezusa Chrystusa, to byli oni godni oddawać życie za Chrystusa. Jest wielu, jeżeli sobie znowu weźmiemy karty historii życia świętych, to wielu mamy właśnie z ziemi japońskiej. Wielu tam jest męczenników, którzy przyjmując wiarę w Jezusa Chrystusa, nie bali się oddać za Niego życia. Ale to właśnie dzięki między innymi takim ludziom, jakim był święty Ksawery. Także jest to niewątpliwie ważne, abyśmy właśnie w codzienności naszego życia też właśnie byli takimi dobrymi świadkami, tymi płomykami nadziei, wiary i ufności. Abyśmy otwierali nasze serca i pokazywali też właśnie tą wielkość naszego serca, naszej wiary w Pana Boga, ten prawdziwy fundament, żebyśmy odkrywali go, nie bali się powiedzieć tak, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. Żeby to było świadectwo takie pełne i oddane. A wtedy zobaczymy, że naprawdę będziemy dokonywać wielkich rzeczy. Najpierw w swoim środowisku, najpierw w samych siebie, potem wokoło nas. Będzie się to rozrastało. Życzę wam, moi drodzy, aby nigdy nie brakowało u was tego ducha, takiego prawdziwego ducha Bożej miłości, Bożego oddania. Abyście nie tylko budowali na Chrystusie jako fundamencie, ale również tym Chrystusem w codzienności swojego życia żyli. Abyście również pokazywali to swoje życie innym. Amen. Wspominając świętego Franciszka Ksawerego, prosimy Boga, aby wejrzał łaskawie.